Słychać TV. Nadzwyczajne zebranie, walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Witam wszystkich obecnych zebranych. Trochę mi się może posłamać. Witam gościa wśród wielu zaproszonych, jedynego przedstawiciela prasy lokalnej. Dziękuję bardzo. I nasze walne zebranie zostało zwołane w związku z rezygnacją członka zarządu towarzystwa oraz koniecznością konwalidacji, takie trochę trudne słowo, to znaczy takiego uporządkowania sytuacji, naprawienia sytuacji w towarzystwie. I zarząd złożył z uchwałą numer 3/2015 zwołał to zebranie, które po prostu będzie takim naprawczym tutaj dla naszego towarzystwa. Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku? No raczej chyba większościowo. Czyli uchwała przychodzi do porządku. Obrad naszych. Znaczy uchwała w sprawie powołania nowego zarządu, tak? Tak. Udzielenia absolutorium. Panie Macieju, będziemy działać, tak? Teraz może kandydatury na przewodniczącego zebrania. Chciałbym tutaj panią Stanisławę Roczek i pana Witowskiego Mieczysława na protokolanta. I to też przez podniesienie ręki, jeśli można. Na razie wstawili do porządku obrad. Tak jest. Ale dlaczego nie? Byli zaproszeni. No. Byli. Tak jak z orkiestrą. Dobrze, to wracając do tego, że nam się na czas nie przedłuża, bo to mam naprawdę tak ciepło, że... Czyli przewodniczącą zebrania zostaje pani Stanisława Wroczek, będzie dalej już tutaj jakby fachowo prowadziła. Możemy na siedząco. W tym okresie 8 miesięcy zarządu towarzystwa, w okresie od 9 listopada 2014 roku do dnia 8 sierpnia 2015 odbył 5 posiedzeń i podjął 6 uchwał. Posiedzenia odbywały się w dniach, pierwsze posiedzenie 9 listopada, w tym dniu zarząd się ukonstytuował. 2014 roku zarząd się ukonstytuował, podejmując w tej sprawie uchwałę numer 1/2014. Następnie w dniu 26 listopada, na którym zarząd podjął uchwałę numer 2 w sprawie reprezentowania towarzystwa przez 5 członków w sprawach dotyczących przebudowy targowiska w Kałuszynie. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, w ramach programu Tworzymy nasz rynek oraz Krzyża Pomnika. I następnie w dniu 27 czerwca 2015 roku, na którym zarząd podjął 2 uchwały. Numer 1/2015 w sprawie zwolnienia członków towarzystwa na wniosek tychże członków. I numer 2/2015 w sprawie przyjęcia nowych 3 członków w poczet członków towarzystwa. I w dniu 15.07, czyli lipca, na którym zarząd podjął 2 uchwały. Numer 3 w sprawie zwołania nadzwyczajnego zebrania, walnego zebrania członków. I w dniu 9 sierpnia. I numer 4 w sprawie przyjęcia nowych 3 członków poczet członków towarzystwa. No i tu jest jakby zakończenie pracy. Chciałabym spytać, kto jest za przyjęciem, kto ma pytania do tego, do tej informacji prezesa, czy pytania, ewentualnie wnioski do przedstawionej informacji. Jak nie ma pytań,
pani wniosków, to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem informacji pana prezesa Godlewskiego za ten okres. Przyjęliśmy. Została przyjęta informacja jednogłośnie. Teraz poproszę, mogę na siedzącą, prawda? Teraz bym poprosiła o przedstawienie informacji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za ten sam okres, za który swoją informację przedstawił pan prezes zarządu, pana Macieja Godlewskiego. To może ja też już na siedzącą przedstawię. Informacja będzie bardzo krótka. Komisja Rewizyjna w okresie od 9 listopada 2014 roku do 8 sierpnia 2015 roku nie prowadziła prac. Dziękuję. Proszę. Czy ktoś ma pytania do pana Macieja, do Komisji Rewizyjnej i jej członków? Nie widzę. To kto jest za przyjęciem tej informacji? Macie też? Ponieważ tak jak pan przewodniczący tutaj nam w sprawach odwołania członków zarządu spełnionej funkcji, będę mówiła od razu uzasadnienie do drugiej członków Komisji Rewizyjnej spełnionej funkcji. Tutaj zaszła taka potrzeba, żeby uzdrowić sytuację zarówno prawną, jak i konwalidować uchwały poprzednio podjęte na zebraniu w dniu 9 listopada, czyli tak jakby naprawić ich status prawny, uzdrowić sytuację w samym towarzystwie, a poza tym z członka zarządu zrezygnowała pani skarbnik Bożena Grodzik, zrezygnowała ona również z członkostwa w towarzystwie. Więc zarząd podał się do dymisji. Walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej w dniu 9 sierpnia odwołało spełnienia funkcji członków zarządu. Edwarda Godlewskiego, prezesa zarządu, Jerzego Wierzbickiego, wiceprezesa zarządu, Łukasza Witowskiego, sekretarza, Bożenę Brodzik, skarbnika i Annę Kopczyńską, członka zarządu. Teraz prosiłabym o zgłaszanie pytań, wniosków do tej uchwały. Czy macie państwo pytania, wnioski co do treści i kształtu tej uchwały? Kto z państwa jest za odwołaniem z funkcji członków zarządu wyżej tych wymienionych osób? Dozłożyli, ale odwołanie to oni powinni mieć na tym spotkaniu. Ale to my to pani, pan, ja wiem, według tak. Pani Maria, tak, to dzisiaj się odwołała rezygnację na piśmie, chyba zarządza. Nie, został powołany zwyczajowo, tak jak w towarzystwie było to robione dotychczas, czyli jawnie. Natomiast statut nie przewiduje jawnego wyboru władz towarzystwa, tylko tajne. Jest bardzo szkoda i bardzo przykro. Na przykład mnie osobiście już obserwowałam pracę wieloletniego prezesa tego towarzystwa Jerzego Wierzbickiego. Jaki on dał wkład tutaj, no nie wiem, musimy to właśnie i prawo i w ogóle nareferować, żeby jak gdyby to towarzystwo odzyskało miano, że jest rzetelne. Słuchajcie, ludzie tutaj pracowali, wydawali dół roczny. Ja się chyba bardzo dużo wkładu, no, ale duży wkład, słuchajcie, do tego towarzystwa. No i dzisiaj dochodzi taka sytuacja, że no nie wiem, rezygnują. Tak samo dwóch młodych ludzi zostało powołanych do Komisji Rewizyjnej nie tak dawno. Ja osobiście byłam bardzo zadowolona, byli bardzo chętni. Myślę, żeby było wiele pomysłów i wiele pracy i trzeba do tego doprowadzić, żeby to towarzystwo zaczęło działać
i miało jakieś tam zaufanie tych ludzi i w ogóle w naszym kręgu pozyskiwać tych młodych ludzi, żeby to się rozwijało, rozszerzało. Nie było przymusu, nie było, bo ja tobie tym nie, tylko każdy, żeby przystępował i miał satysfakcję, że jest w tym towarzystwie. Także no tutaj takie moje ubolewanie jak gdyby i podziękowanie jednocześnie. No tak musi być prawnie, po prostu to jest musi. Sugerowałbym przygotować już te wybory, znaczy całą tą procedurę wyborów tajnie, skoro mamy to zrobić dzisiaj w miarę sprawnie. Dobrze, to już będziemy się sprawdzać. Dlatego proszę o przegłosowanie, kto jest za odwołaniem z funkcji członków zarządu. Pani Henia się wstrzymuje? Wstrzymuje. Pani Henia się wstrzymuje. Dzięki. Pani Henia więc się wstrzymuje. Nie zatrzymujemy. Żeby pan... Znaczy na 34 członków rzeczywistych jest obecnych tu 18 osób, czyli mamy kworum. Nie jest prawomocny. Będę do podejmowania uchwał. Powołanie komisji skrutacyjnej i chciałabym przedstawić państwu projekt tej komisji skrutacyjnej oraz poprosić państwa o zgłaszanie kandydatów. Proponuję kolegę Jerzego. Do komisji. Ewę Błogarczyk. I może pani? Ja nie. Trzeba powiedzieć, że członkowie komisji nie mogą startować do władz towarzystwa. Tak. Właśnie. A to nie, no to jest. Słuszna uwaga pana redaktora. W takim razie ja zgłaszam swoją kandydaturę. Pięknie. Właśnie chciałabym poinformować, że osoby, które zostaną wybrane w skład komisji skrutacyjnej, nie będą mogły być wybierane do władz towarzystwa. Dziękuję za zaufanie. Masz papiery. Nowa krew. Czy masz młody, energiczny, czy wykształcony? Ja spytam panią Grażynę teraz. Została zgłoszona kandydatura pani Grażyny. Spytam, czy ona wyraża zgodę. Już nie wypada kreślić. Już napisane. Może nie wybiorą pani Grażyny. Tak się zastanawiam. Prosimy o zgłaszanie następnej kandydatury. Pani Limby zgłosiła pana Witowskiego. Pan Łukasz Witowski przyjmuje kandydaturę. No chyba Ania. No pani Kopczyńska koniecznie. No, tak myślę. Pani Kopczyńska, czy przyjmuje pani kandydaturę? Ile jeszcze trzeba? Dobrze. Cztery kandydaturę. No więcej, no. Ja bym panią miała na nas nie potrzeba. Tak, okej. Dwoje młodych, wykształconych, energicznych ludzi oczywiście, że... Czy może jeszcze raz teraz przystąpić do szeregu? To proszę zgłosić pana Edwarda. Ale to znaczy ja to tak już jak też zostaję członkiem towarzystwa naprawdę zaangażowany, ale na funkcji jak rezygnuję. Ponieważ padła kandydatura pana Pawła Grupka, ja mam pytanie, czy pan przyjmuje? Nie chcę się wyraża zgodę na kandydowanie. Ja jeszcze pewnie kogoś ma więcej czasu. Pana Grzesia Jadryskiego. Ja mam tyle zajęć, że chwilę mu się może zgodzić.
Panie Grzesiu. Czy pan Grzegorz Jagielski wyraża zgodę na kandydowanie, bo tutaj została zgłoszona kandydatura i musimy mieć odpowiedź. Tak. Może ten raz w takim razie. Nie, ja już mówię. A może komisja? No to w komisji. A pan Jagielski wyraził zgodę, wyraził zgodę. To znaczy jest, proszę państwa, jestem za tym, żeby między organem zarządzającym a kontrolnym nie było powiązań rodzinnych. Jeżeli pan Łukasz jest w zarządzie, to w komisji rewizyjnej nie powinien się znaleźć pan Mieczysław. Tak, jestem takiego zdania i bym poprosiła o zgadzanie, o zgłaszanie. Panie Pawle, węska decyzja. Panie Pawle, ja mam rzecz Panie Pawle, raz i koniec, tak? Nie, to ja się tam wpieszę. On się lubi pieścić, Paweł. Ale to pan Ciechański. Ja nie mogę. Pan już jest. No, jesteśmy za tym, żeby między organem zarządzającym a kontrolnym nie było powiązań rodzinnych. Więc wykluczony jest pan Bójski, wykluczony jest pan Włodek, Włodarczyk, wykluczona jestem ja, wykluczony jest Mieczysław, więc zostaje nas naprawdę niedużo. Więc proszę bardzo, żeby jednak podjąć tą decyzję. No o to chodzi, żeby tak rewidować, żeby się nie podobało. Trzeba, to ja przeszkodzę, powiem co dobre, nie przeszkodzę. To będzie słuchała pani Asia. Nadaje się jak najbardziej. Ja jestem. Pani Heliu, brawo cię. Pani Heliu. To będę przeciwniczką, jak to i bardzo dobrze. Ale to jest demokracja i ma pani prawo mieć swoje zdanie. Na tym polega, że powiedział nasz nowy prezydent. Nie dzieli tylko ale ma pani. Także pani Henryka Gryz, ale proszę państwa, w takim organie społecznym, jakim jest nasze towarzystwo, to bardzo dobrze, jak się ścierają różne poglądy. Tak? No jak tak, pracują różni ludzie, jak poddawane jest krytyce to, co czynią inni, bo nie, pani Heliu, ślepe przytakiwanie absolutnie nie wchodzi w grę. Włodarz się utarł, że jak ktoś krytykuje, to od razu jest wrogiem. Nieprawda. Najlepszy przykład jest w Urzędzie Miasta. Ja jestem za tym, żeby poglądy się ścierały i żeby naprawdę zwracać uwagę, bo wcale to nie ma być towarzystwo wzajemnej adoracji, tylko towarzystwo, które działa na rzecz Kałuszyna i dla dobra Kałuszyna. I nawet czasami dobrze, jak ktoś jest skrytykowany. I nazwisko tak. Pani się tutaj zapisze z losowymi włoskami. Tak jest. Pani Heniu, ślepe przytakiwanie prowadzi do Hitlera. I to także musi być. Nigdy nikomu. Musi być. Bardzo przepraszam, ale chciałbym zabrać głos. W imieniu Komisji Sprotacyjnej mamy następujących kandydatów. Do komisji rewizyjnej. Pani Joanna Laskowska, pan Grzegorz Jagielski, pani Henryka Gryz. Czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić jakąś kandydaturę, żeby to troszeczkę... Może 24 osoby, członków rzeczywistych towarzystwa, 18 przyszło na nasze nadzwyczajne walne zebranie. Każdemu wolno nie przyjść. Ale wszyscy dostali. I kilka tygodni ciężkiej pracy poszłoby na marne. Do czego są zobowiązani członkowie, o czym mówi paragraf 15? Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów towarzystwa, przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz towarzystwa, regularnie o pracę opłacać składki członkowskie.
W tym punkcie mamy taką sytuację, że nikt tych składek członkowskich nie opłaca. A może to spowodować nawet wygaśnięcie. I tak jest w paragrafie 16 jest w kolei zapisane, że członkostwo w towarzystwie wygasa w razie dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, ale również skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 2 lat. Czyli praktycznie starzy członkowie powinni być wszyscy wygaśleni. Nie. Czy karty są oszczędowane, także jak ktoś się posłucha? Komuś zależy na dyskrecji, to może wyjść oczywiście. Ja też tak. Tak jak sfilmuję tutaj. Proszę, 9.07.2015 rok, protokół Komisja Skrutacyjna w składzie Jerzy Wierzbicki, Maciej Godowski, Marcin Ciechański stwierdza, iż w wyniku tajnego głosowania proponowany skład zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej uzyskał głosów za 18, głosów przeciw 0 przy obecności 18 osób biorących udział w głosowaniu, podpisy członków komisji. W takim razie taka sama technika głosowania do komisji skrutacyjnej. Rozdam karty. Karty są ustępowane pieczęcią Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, także nie ma możliwości. Głosi. Prosimy o przedstawienie uchwały, jak się zarządu konstytuowało. No konstytuowało, to tak, ja jako przewodnicząca. Kabiera jako zastępca. Pani Ewa Włodarczyk jako skarbnik. No i pan Łukasz Witowski jako sekretarz. Pani Ewa Kopczyńska jako członek. Do składu komisji rewizyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury. Joanna Laskowska, Grzegorz Jagielski i pani Henryka Grys. I teraz bym poprosiła przewodniczącego czy przewodniczącą komisji rewizyjnej o przedstawienie składu. No tak, ale ja bym prosiła nawet tą panią, jest młoda, żeby była. Ja się zrobiłam wiceprzewodniczącą i teraz zostaję. No. To tak dla pewnych względów dobrze, bo jest młoda, relatywna. A na pewno dobrze się mieliście u konstytucji. Było, ale... Młoda, piękna, no to pani się zgodziła, że pani będzie... Nie, no ja już tak wiedziałam, że to się utrzymało. Ja bardzo proszę. Ja bardzo proszę. Ja będę wiceprzewodnicząca. Ale ty tak państwo wspólnie będziecie kończyć. Oczywiście. Pani Heniu, pani się nadaje, naprawdę. Panią Henrykę Grys, wiceprzewodniczącego panią Laskowską Joannę i sekretarza pana Grzegorza Jagielskiego. Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej postanowił paragraf 1. Ustalić roczną składkę członkowską dla członków zwyczajnych, honorowych uczestników i zbierających w wysokości 12 zł, słomy złotych 12. Dla członków przyjętych i zwalnianych w ciągu roku ustalić składkę w wysokości 1 zł, słomy złotych 1 za każdy pełny miesiąc członkostwa w towarzystwie. No, siadaj. Żeby nie zebrać u pana burmistrza, nie wszystko na dotacje.
rocznie, weźcie po 100 zł rocznie, zrobić wydanie tego roślina. Ale wydaje mi się, że jakieś pożyczenie to się zawsze można włożyć dodatkowo. Jak będzie Wójski chciał, to kortowa woda na kubie. Panie Wójtko, trzeba zastanowić się. I czy można było lepiej wybrać? Nie wiem, że na siłach. Tak, to jest dobrze. Przepraszam, pytanie mam. Proszę. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które mamy w programie do przegłosowania, jeszcze nam tego dużo zostało. Ale właśnie, mamy jeszcze do przegłosowania, tak. Dobrze, ile to potrwa? Przystępujemy do proszę, już mówię. Mam nadzieję, dziękuję. Ja tylko bardzo króciutko. My w towarzystwie, bo my zostaliśmy delegowani przez zarząd towarzystwa do takiego śledzenia, pilotowania, uczestniczenia w tej sprawie następujący członkowie, to znaczy tak, pani Grażyna Kuńska, pani Czesław Witowski, Anna Kowczyńska, ja i pan Grzegorz Jagielski. I my cały czas w tej sprawie działamy. Nowy zarząd. Proszę wnioskować, co ten pani zarząd miał. Ja tylko chciałam gratulacje złożyć nowo wybranemu zarządowi. No i jednocześnie sukcesów tej trudnej pracy zawodowej. To jest praca społeczna. I trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o środowisko kałużyńskie, trudna, nigdy nie jest doceniana. Trudna. Ja jeszcze są do tego jakieś tam różne domysły, że to tam... znaczy tak, jest, no dziękuję bardzo. Także teraz gratulacje. Żeby to działało na zasadzie poprzecznicy i przeciwnicy, tylko żeby to działało na zasadzie mamy problem, go rozwiązujemy. Mamy takie czy inne głosy. Nie wszyscy muszą jednym głosem mówić, bo to taka jest prawda. Demokracja. Taka jest demokracja. Ale jeżeli powie się tak oficjalnie, prawda, no to... Ale jeżeli przyjdziemy, przyjdziemy, powiemy sobie w oczy, że ja to myślę na ten temat tak, to trzeba wysłuchać wszystkich stron. Dziękować Państwu bardzo serdecznie, jak nie będzie pytań. Ale młodzieży kochana, chciałabym, żebyście się jednak trochę organizowali, dobierali członków do naszego towarzystwa, żebyście, no tak jak gdyby, tak wyszło, że no, zostałam tą przewodniczącą, ale ja myślę, że za rok, za dwa, nie dłużej, będziemy chcieli zmienić cały ten zarząd i żeby pokolenie w ogóle to młode przejęło tutaj w Kałuszynie i działało na rzecz Kałuszyna, dla dobra Kałuszyna. No bo myślę, że młodzi mają inne pomysły, więcej pomysłów i dlatego bardzo proszę tą naszą młodzież, żeby jakby myślała o tym, żeby przygotowywać się i działać na nas. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.